niczym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo twoje życzenie może się spełnić. Staram się trzymać fabuły, ponieważ już mam dość postać rozwiniętą. Przedtem to musiałem rozwijać ją bardzo. No, mam nadzieję, że ten rozwój z fabułą wystarczający będzie. Jak nie, to będę się zagłębiał w poboczne misje. Więcej. No tu się jakaś misja trafia, ale my jeszcze na razie nie potrzebujemy. Staje piękny świt. Zobaczcie, 4:54 gra świateł, jest cudowne, nie? Ile fajnych gier może powstać na silniku naszych rodaków. Silniku gry oczywiście. Bodajże nazywa się Silly Red 3. Jakoś tak. Red 3 Engine, tak się nazywa, to pełna nazwa. Swoją drogą, nieźle się opłaciło to pewnie firmie wypuszczenie tej gry na własnym silniku, bo nikt nie musieli się dzielić, a jak już wiemy z danych z rynku, gra Wiedźmin 3, podstawowa wersja, sprzedała się w rewelacyjnych ilościach, ogromnych. Jak na grę. Jedź, Podka. No dobra, idziemy, jesteśmy już pod Oxenfurtem. Zobaczymy właśnie teraz możliwości tej karty. Budynki, kamienie, te wszystkie rzeczy, takie szczegóły wyciskają ze sprzętu. Dużo. No moja karta powinna mieć duży zapas, więc... A co to takiego? No, ale to się przekonamy. Niech żyje radowi. Dobra, konia sobie tu zostawimy. I koń jest na tyle rozumny, że sam się oporządzi. Nie ma... słynny Geralt z Rivii. No słynny, słynny. O, i to jest to. Tu jest jakaś tablica, ale my... Im szybciej nasi chłopcy czarnych pobiją, dlaczego z tym mamy gadać? Ach, kanały. Gdzie ty tam leziesz? Życie ci nie miłe? No właśnie, no co pan? Witaj. Weź tu wracaj. Tam w kanałach potwór straszny siedzi, lepiej z daleka omijać. A? Powiadają, że wiele już dziewek zabrała i wojak nie jeden wszedł tam był. Czyżby to słynny Geralt z Rivii? No słynny, idziemy. Już nas postraszyli przed wejściem do tych kanałów. Już mamy pierwsze utopce. Przypuszczałem, już poziom 30. Na szczęście mam poziom 2, poziomy wyższy, ale to dopiero jest tak na zachętę. Wleźliśmy jak śliwka w kompot. Wpadliśmy, no tak, trzeba by powiedzieć, tak. Nie waż się, słyszysz? Nie waż się! Proszę, nie rób mi tego! Co on tam robi? Ach, to nasza znajoma, Sani. Geralt? Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi. Sani, daj spokój. On nie żyje.
Na pewno. Coś da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak. Wszystko nad... Zrobiłaś, co mogłaś. Dzięki, Geralt. Dobrze, że... Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie... Dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie. Ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Szani to przemiła osóbka, którą znamy z poprzedniej części. Medyczka, studentka, która się podkochiwała w Geralcie. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi. W tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła. Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. No dobra, niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Krata jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. No i właśnie, sobie poradziliśmy. Kawał rogu wywali. Potwór ciągle może tu być. Posłuchajmy, czy jest rzeczywiście w pobliżu. Tam coś leży, tam też coś jest. Nie ma co biegać. Nie ma co biegać po kanałach. Ależ to piękne, nawet w tych ciemnościach, co? To żołnierze z twojej eskorty? Tak. To oni. Vern, Niklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Niklas zaczął badać ślady. Wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franz oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noah stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noah pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Niklas i Vern go odciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór, albo tędy uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty,
ale Vern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. No dobra, szukamy to, szukamy, tak? Geralt, nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Ja tędy nie zejdę. Znajdę inną drogę. Uważaj na siebie. Ujojoj. Pamiętając zasadę z poprzedniej części, mniej więcej jak dwa ciosy, trzeci już mnie rani. Może zranić. No właśnie, o to chodzi. Jeszcze. Jeszcze. Sporo was tutaj. Co ty robisz? Geralt, nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak tu weszłaś? Vern, dowódca, miał klucz do krat, mówiłam ci. Zobacz, tam leży Franz. Raczej to, co z niego zostało. Co za bestia mogła zrobić coś takiego? Kurde. Coś dużego będzie. Ciekawe. Co takiego? Mówiłaś, że Franz został ranny w nogę, tak? Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskuramy. Trzeba znaleźć leże. Jestem tuż za tobą. Nie mam nawet, kurde, latarni, ani żadnego, kurde, żadnej pochodni. Nie dobrze. No jednak. Szani, uważaj! Odsuwaj! Pojedynczo. Dobra. Szani, trzymaj się mnie. Pewnie zauważyliście, że w ogóle nie używam eliksiru kota. Czyli tego, co... Nieszczęśniczka. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne, co znalazła, to potworną śmierć. To jest coś zawiniętego. Kobieta w kokonie. Jest tak ciemno, że nie widzę, no. Jak wspominałem, nie używam eliksiru kota, ponieważ nie lubię, jak coś mi psuje. Widocznie ci się robi czarno-biała, czy tam jakaś rozmazana. Wolę już mniej widzieć. O-o.
Szanin, uważaj. Odsuń się. Namachałem się jak Indiana Jones. Nie no, muszę sobie odpuścić takie. Takie tam. Trzeba więcej tańczyć. Dwa cięcia i chodu. Masę gazu. Nie, tu nie mamy po co iść. Chodź, dziewczyno. Idźmy zgodnie z tym, co tu jest. Znowu jakiś zwłok, nie? Reddański wojak. Może chciał na własną rękę zabić potwora? Nie mądre posunięcie. Mamy już poziom wprawdzie, ale to potem sobie podniosę chyba po nagraniu. Pełno zabitych utopców. Dziwne. Wcześniej wydawało się, że potwór je toleruje. Najwyraźniej tylko póki trzymają się na dystans. No, zbliżamy się do potwora? Czyżby? Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzu, no i ten odór. To mi wygląda na leże. To chyba będzie ciężka walka. Świeże. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Tu zbiegają się wszystkie rury i korytarze. To co robimy? Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał. Wykorzystam któreś. Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję. Ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryję jakieś interesujące właściwości. No dobra, biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Dobrze. A teraz idź się schować. Uważaj na siebie, Geralt. Miejmy nadzieję, że posłucha dziewczyna, co? Fuj.
Wypatroszy go. Spirytus krasnoludzki wylał. Mocny alkohol. Przez chwilę miałem wrażenie, że trup rusza ręką. A tam jakiś wisi, kurde, w kokonie, tylko nogi mu wystają. To nie będzie Żabka Królewicz chyba, co? Dobra, jakiś eliksir, co? Przeciwko czemu to? Ale przeciwko trupojadom, to raczej to będzie, nie? W końcu jadał te trupy. Do tego dodamy sobie z widugona siła ataku 50%. I już. Mogę uciec? Nie mam stąd wyjść.
Dobrze, że mam ten eliksir. Też już niewiele z chyba nie zostanie. Ledwo się pije. Blisko się go trzymać trzeba. Podkurować. Nie mam już piaskółki, ale potężna gadzina. Albo go szybko wykończę, albo nie. Człowiek jednak. To był człowiek. Książę z jebajki? Książę jakiś perski. Albo inny muzułmański. Ktara szajt lwód. No i jesteśmy w czarnej D. Niesamowity zwrot wypadku, co? Pierdą. O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie? Darowałbyś gdzie sobie te porównania. Na Albatrosie, czy raczej Pak Pak Tri w tym ich dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie tu zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. Tego też nie pamiętam. Ale to chyba ta żaba, co? A tak. Ropucha z kanałów. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy, jak na to patrzeć. Znam trochę ofirski. Słyszałem, jak mówili, przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla.
No, od tego pewnie i głowa zależy, nie? Właśnie, jak daleko jesteśmy od domu? Dawno odbiliśmy od brzegu? Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą, co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Jaka to różnica, co? No właśnie, Shani. Przecież Shani. Była ze mną dziewczyna. Rudowłosa medyczka. Ją też pojmali. Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Znaczy, udało mi się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. No tak. W porządku, facet martwi się o nią, bo przecież odpowiedzialny za nią, nie? Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler. W wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie. Do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta, zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? Erkal Sokhan! Kalawech Karachu Albachtagel! Milcz, psie. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Kwarvertkene! Nie zależało, już byś nie żył. Rewarne ramy Akane. Zemsta nie należy do nas, Alamannarze. Przysięgliśmy na honor. Jak jest, prowadźcie mnie do kapitana. Wajt Alkeul Egulat. Jak? Elkal! Ja? W... Wajtch. Wajtch! Alge ur igetch! Elkal! Inkal arikel, urgengwend auwiter. Inshaval kolajat. W zasadzie nie wiem, co powiedziałem, nie? Były 3 odpowiedzi w grę. Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho. I że za 2 tygodnie będziesz wisiał. A potem dodał coś w stylu: zobaczymy, komu wtedy będzie do śmiechu. Dlaczego? Co powiedziałem? To brzmiało mniej więcej: chcę jego zatańczyć nos. Kompletnie bez sensu. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie gulgotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. No te... jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirńczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanały. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? No jasne, ja cię znam. Facet z karczmy. Ten, który mówił, że Yennefer. Odgadł, że Geralt szuka Yennefer. Kurde, to było w pierwszej części. Znaczy Wiedźmin 3 w tej części było, nie? W podstawce. No taka postać banalna wydawała się przejściowa, proszę bardzo. Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Gaunter Odim, zwany panem Lusterko.
pomogłem ci odnaleźć Yennefer. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym, strasznie słabo was tu karmię. Dziwna postać. Pachnie magią jakąś, nie? Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak twoja sytuacja. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A... i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Mało blizn? Jeszcze kurde mu wypalił. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie pływę. Buja jak cholera, ja mam chorobę mózgu. Tak dało się przespać cały rejs. Aha. Nagle burza to. No ma. Co teraz? Podejrzana ta postać, prawda? Jakiś magik z zaświatów albo demon. Nie wpisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król zowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym... chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. No, to czarodziej. Coś czuję. Nie wiedzą, z kim zadarli. No i co? Teraz będziemy... Najgroźniejszy jest czarodziej, więc trzeba by jego. Ale gdzie on jest? Nie mam... Kurde. Nie, no tak to nie wyjdziemy z tego. Pojedynczo. Przejść na AX. Po co on tam?
I tam temu też się dostało. No dobra, mago. Teraz ty i ja. Odporny. Ale mną sponiewiera. Tu chyba jest moja skrzynka. Targaryenie. Płacił za to, że...